Listen, when I went through David's laptop, I found pictures of Rachel and Frank being more than friends. Right, no way, Max. She was just posing to tease Frank. If you're not gonna believe me, why don't we check out what Frank has in his RV? What's that gonna prove? Frank has Rachel's bracelet. What else does he have in there? Motherfucker better not have anything, for his sake. Let's check the door. Frank gets so wasted, he sometimes forgets to lock it. I can't believe you hung out with him. Not anymore. We have to be casual ninjas here. Shitballs! Okay, here's the plan. I'll go to the diner and distract Frank by telling him I have his money, but he needs to come with me. Then you come in and rewind, so Frank doesn't see me. Then you can tell Frank he needs to check out his RV, and then you rewind after you get the key, and... Chloe, I got this. I'll be right back. Don't let my epic plan get in the way of yours. I'll try to scrounge up a Scooby snack to distract his mangy mutt. Now to find a quick and easy way to snag Frank's keys. Yo, siemanko, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Gingis, a to jest Life is Strange i kolejny odcinek przygód Max i Chloe. Tym razem musimy zabawić się z Frankiem, a dokładnie musimy sprawdzić jego przyczepę. Ciekawe, czy mi się to uda dość szybko zrobić. Muszę coś wymyśleć, żeby dostać się do przyczepy, żeby dostać klucze, żeby zdobyć w jakiś sposób klucze od Franka. No dobra, spróbujmy. Idziemy. Wiemy, że Frank pewnie najprawdopodobniej siedzi sobie tutaj. O, tata. Dziennik TAP. Co to tam jest? Dobrze, czyli ten SMS, który widzieliśmy w sumie w poprzednim również odcinku. Dobra, rybak. Może porozmawiajmy z rybakiem. Good morning. How are the fish today? Don't ask. First the snow, then an eclipse. What's next? The tornado? Śnieg, zaćmienie, tornado. Zmiana klimatu. You don't think it could be like climate change or something? Climate sure has changed around here. Just saw that Prescott brat having a fit by himself in the parking lot. Isn't he always having a fit? He ain't the only one. If you knew what was going on with the fish around Arcadia Bay. Sorry, I'm too pissed to talk about it. Stay around, kid. Wejdźmy do tego baru. On tam siedzi, pewnie jest śniadanie jakieś. Good Lord. Dobry Boże. I'm ready to nosh again. Potrzebuję kluczy. But I need to get those keys from Frank. Teraz Warren coś tam chce od nas. Czyli ma bilety dla nas do kina, tak? Jakby te klucze zdobyć? Macie jakiś pomysł? No, przyjrzyjmy się. Można rozlać puszkę. Rozmawiać z Frankiem. Rozlać jego jedzenie też. Dobra, spójrzmy. Najpierw spójrzmy na Franka. Turn up the brain to 11, Max. How can you snag Frank's keys? Tak, tylko czy te klucze? On pewnie je w kieszeni gdzieś ma. Dobra, spróbujmy z nim porozmawiać, co? Jaki tatuaż na szyi? You have serious balls, jaja mała. But hanging out with Chloe, playing with guns, and dressing up like Rachel doesn't make you cool or tough. What the fuck do you want? Take a picture of me and I'll break your fucking camera. How do you know these are Rachel's clothes? Because she looks beautiful in them and you look like ass. You're lucky I just took that gun from you. Grab your keys and let's check out your RV. Let's not. You fucking creep me out. In other words, Max, no keys.
Maybe I could chat up that officer, or even Nathan, and then go all Groundhog Day on them until I get the info I need. Dobra, cofnijmy na razie czas przed rozmową, żeby nie zdradzać tutaj swoich żadnych intencji. No dobra, cofaj. Okej. Okay. Może porozmawiajmy z Liam. How you doing, Maxine? I'm so sorry you had to be up there with Kate when she, you know. Just know that we're proud of you for going up there. Thanks, Officer Barry. I know you guys deal with this stuff way more than me, but it is hard to deal with. I'm glad you're representing Blackwell Academy. To my to możemy jeszcze inne odpowiedzi? Porozmawiajmy o Natanie. Nathan Prescott represents Blackwell. Well, don't make me backwash this bacon. You know what the Prescotts represent. Taking over Arcadia Bay? You're not far wrong, Max. I heard the Prescotts are working on some new big land deals. Mr. Prescott helped out my family once a while ago. So I made a deal with him that I can't seem to get out of. Man, if I could get one instant replay in life. Żeby mógł cofnąć czas. I better finish my breakfast first. Nie, no jeszcze żeśmy nie porozmawiali tak do końca z nim. Rozmawiajmy we'll dalej. Chat later, Max. Aha, już nie chce ze mną gadać. I shouldn't have said that. I'll need to rewind. Nie powinna tego mówić? No to cofnijmy czas. How you doing, Maxine? Pomijmy to, bla bla bla. To też. Tu już wiemy, że reprezentuje. Dziwne miasteczko, David Madsen, następne. O czym by to z nim porozmawiać? Rozmowa o Prescottach troszeczkę tutaj nie była na miejscu. Porozmawiajmy o Kate Marsh. Kate Marsh will be the face of Blackwell for a while. Such a waste. Awful. No proszę. Mowa z Prescottami, David Madsen. Spróbujmy dalej o Madsenie. I feel like David Madsen represents Blackwell. Not for long. He's a loose cannon. We all respect him for his service, but... No, gorliwy. To jest prawda, on jest nadgorliwy. Jest tylko strażnikiem, a zachowuje się przynajmniej jakby był szeryfem tego miasta. Chce o wszystkim wiedzieć, wszystkimi dowodzić, wszystkim mówić, co mają robić. I tak to w ogóle wygląda, nie? What can I do for you, Max? Dziwne miasteczko. Do you think Arcadia Bay is a weird town? I'd take a normal city with normal problems by now. Makes me sick thinking about it. No i cóż, umowa z Prescottami jako ostatnia na ostatnim miejscu. Well, I heard a rumor you were working for the Prescott family on the side. O, proszę. Jesus, doesn't this town ever shut up? I don't blame you for getting extra work. Look, sometimes I check up on the Prescott family to make sure they're doing all right. Nathan included. Keep this quiet, Max. No to dobra. Mamy wszystkie informacje. Musimy teraz tym... To pomijmy tę rozmowę. No i cóż, spróbujemy odzyskać spróbę, czy dług Chloe? Spróbujmy na razie o długu porozmawiać. Could I get you to drop Chloe's debt? Aren't you supposed to be a smart student? You'll find out if you do me this favor. Thanks, godmother, but I don't need your favors. And Chloe doesn't get any from me. David Madsen is looking for that gun. He might show up on your RV step. Oh, I'm trembling. I don't need to take his little museum piece. No i co dalej? What the fuck now? Nie przeklinaj. Może spróbujemy w jakiś sposób go, nie wiem, rozdrażnić, rozlewając tą puszkę napoju. O,
I just tak. wanted to see what would happen if I did this. I'm gonna kill you. No. I co mamy zrobić? No, musimy cofnąć, czyli nie, tak, to nie jest dobry pomysł. Nie jest dobry pomysł. You eat like a pig. I was eating those beans. Uuu, poślizgnął się, ale bidulek na fasolce. No ale no to też to nie daje mi tutaj żadnej przewagi nad tym. Kurczę, jak nie było, tak i nie ma. No co ja mogę zrobić tu? Cię nie kręcę. O co tu chodzi? That will be fun to take a road trip to the drive-in with Warren. Max needs more fun. Dobra, seans filmowy. No i co dalej? A, Nathan jest okej. Okay. Porozmawiajmy z nim. Rachel! Oh, look! Max Amber! Nice outfit. By the way, thanks for getting me fucking expelled, you tweed bitch. You're lucky this is a public place. Considering we're in również u mnie, porannej. You shouldn't advertise your rage, Prescott. Oh yeah? You shouldn't have bitch snitched on me to that fucked up principal. Dobra, trzeba z nim ostro porozmawiać. I bet you hoped that Kate Marsh would stay quiet. Idiot says what? Did you drug her? You are so stupid, Max. You think you're so goddamn smart, too. Don't push me, girl. You don't want me for an enemy, understand? Strasznie się ciebie boję. Calm down, dude. We're in the diner. Right. Plus, you're an adult now. I can sue your dumbass for libel. Thanks. Brawo. Now fuck off, Dyke. O, nie chcę już ze mną gadać więcej? Holy shit, what do you want now? Co to jest, są te następne informacje? Rachel Frank. O tak, pogadajmy. No. I bet Frank hooked you and Rachel Amber up with party supplies. Nice try. Rachel partied like a fiend on her own. More than me. I doubt that. Like you would know, virgin. Even that pig over there knows Rachel hung out more with Frank. I mean, don't talk to the cop about that, dumbass. Czyli jednak Rachel... Potykała się z tym Frankiem. Nathan has time to get drugs from Frank because he was expelled. Dalej pogadajmy. Holy shit, what do you want now? Twój ojciec. Your sugar daddy will always protect you and threaten me. You don't know shit about my father or me. Nobody here does. Then tell me what I should know. Why? So you can pretend to care, hmm? Spoiler alert, he's an asshole. Maybe I could help you. I don't need you for anything except to stay out of my fucking business, understand? Now get out of my face. Get out of my face. Holy shit, what do you muszę want now? Wszystkich informacji wyciągnąć od niego. Narkotyki jako ostatnia pójdzie. I heard your dad hired a local cop to keep an eye out on you and Frank Bowers. Like a babysitter. Bullshit! My dad doesn't hire. He owns. And these pigs know better than to narc on me. Do they? I hope that means Frank won't get busted. Eventually he will. Guy's into some freaky shit. He told me once he took a weird blood oath for Rachel. Przysięgę chwila, Rachel? Now get off my crack, whore. Keep your pie holes shut. No i jeszcze o narkotykach. Stupid? Get out of my space. No już nie chcę ze mną rozmawiać, na temat narkotyku cofniemy. Teraz się dopiero zapytamy o te narkotyki. Sorry. Holy shit. Narkotyki na sprzedaż. Listen, Nathan. I'll take back everything I said about you. If you hook me up with Frank. Know what I mean? You look like you've never even taken a hit of baby aspirin. How do you think I stay wired all night studying? So is it a deal or not? Calm down, hard up. Deal. You'll get your school supplies, just go over to Frank and whisper, higher education.
You'll hook your ass up. No proszę. Holy shit! Rozmawiamy o przysiędze krwi jeszcze. Keep your mouth shut about the blood oath Frank took for Rachel? Blood oath? Who? What the fuck? I never told anybody about that freaky shit. Besides, everybody knows Frank is a liar and a loser. Even Rachel did. Yet Rachel Amber hung out with him more than you. So, Rachel wanted Frank's stash. She let him take pictures, then he carries around her photo like she posed for love. Dumbass. Dobra. Holy shit. Możemy coś? Nic. Dobra, to wracamy do Franka. Zapytamy go o to wykształcenie. Może to coś pomoże. A z dziennikarzem o czymś? What can I do for you, Max? Rachel i Frank, porozmawiajmy Nathan o nich. Nathan said that Rachel Amber represents Blackwell. With Frank Bowers. Bowers ain't no student anymore. Sadly, he does represent one side of Arcadia Bay. I want you to stay out of his orbit, okay? Him and that rabid mutt. I heard something about Frank Bowers and his puppy. My boy does love his dog. Especially when the dog is your personal drooling bodyguard. You can bet he trained that poor thing on blood. Gross. I wouldn't bet. Where did he get the pup? Frank used to bet on dog fights. Now, to his credit, he had a revelation. He saved a bunch of the dogs, kept one for himself. He's still a creep. You and that Chloe stay away, right? No dobra. Kolejna porcja informacji. Więcej już nie ma. Idziemy. Może teraz coś się uda nam tutaj załatwić. Rozmawiaj z nim. Uratowane psy. Porozmawiajmy jak delikatnie. You did save all those dogs. One, I'm not acting. Two, who told you about the dogs? It's actually a great story. You're an animal lover. Could I pet the doggy? I could go grab him from your RV right now. I wanted to make you pick up the dog shit. Niezłe podejście. O, no klucze dam. Besides, you don't want a leash. You want these keys right here. Look at your eyes, Diamond. Czyli klucze już widzimy. Leżą. But no fix for you. Rozmawiaj z nim dalej. My work here is done here, Frank. Może jednak, o tak. You eat like a pig. Try the floor. I was eating beans. Are you fucking insane? I was eating those beans. I teraz klucze teraz, Max, weź klucze. Nie, to nie o to chodziło. Czyli nie w tym, nie jednak, nie tak, nie w ten sposób. The magic keys to Frank's RV kingdom. No spróbujmy je wziąć. Ej, klucze. I'm afraid I'll have to take your keys now, asshole. Oh. You did not just do that. Give me back my keys, bitch. Give me my keys now. No nie, no też nie mogę tak w ten sposób te kluczy wziąć. No to jak? Key brought. Now back to Chloe. A, cofnąłem czas. No tak, a klucze zostały. Dziwnie trochę, no ale dobrze. Dobra, idźmy. Kto to idzie? Dobra, Chloe. Klucz do kampera. I should have known. Mamy klucz, udało nam się zdobyć te klucze, więc jest okej. Now let's get in and out. You'll need this, Max. No ciekawe, czy ten pies naprawdę okaże się taki groźnym ochraniarzem, czy może jednak... O. Wyrzuć na drogę, wyrzuć na parking. Na drogę niego, bo go potrąci.
I think we just made that dog our bitch. Get it? Now we can snoop in peace. But let's not waste time. Dobra, idziemy. The doggy is busy now, but he might come back. Idziemy do kampera. Co my tutaj znajdziemy? Damn, I thought my room was a shithole. You're not a creepy drug dealer. Frank has issues, but he's not creepy. At least I didn't think so until I saw him with Rachel's bracelet. Ciekawe, czy powiedzieć Chloe o tym wszystkim, co się dowiedziałam. Dowiedziałem na temat Amber. Yes, we'd be tearing up the highway. And you dare me to drive it like you dared me to kiss you? Chloe, we're on a schedule. We need clues about Rachel. Dobra, będziemy tutaj szukać czegoś. I know. Just daydreaming. No fajny ten kamper w środku, zobaczcie. Kurde, sporo miejsca. Zresztą w ogóle też mi się kiedyś tak fajnie, znaczy no, taki plan jest, żeby gdzieś sobie wypożyczyć coś takiego i co to jest? Spójrz. I pojeździć troszeczkę po świecie. Bo zjedzę jakieś ciekawe miejsca no może to u Karma? Dokładnie. Miejsca. Pompidou? For reals? That's a poodle's name. Pompidou. Pozwiedzać ciekawe miejsca, czy w naszym kraju, czy gdziekolwiek, tutaj troszeczkę niedaleko. Za granicę. I co tutaj mamy? Komputer. Yuck. Chloe isn't scared. She's loving this. Czy tutaj też nic nie ma? Tu są brudne naczynia. The archetypal filthy guy dishes. Standard facet. No tak, oczywiście. Nie zawsze. Co byśmy tutaj mieli? Jakieś są woreczki. Spójrz. Frank must spend all his drug money on baggies. Recycle, dude. Nice rig. Glad Frank treats something here with respect. Of course Frank gets the munchies. Whoa, what the hell is he doing with that dog? Stop it. Dobra, idźmy dalej, poszukajmy czegoś. Umywalka. No co to za umywalce? No nic tu nie ma to. Bez sensu jest to sprawdzać. Mamy jakąś szufladę, wreszcie pierwszą. Szufladę, jakiś schowek. Nie da się. Czymś trzeba podważyć. Zobaczmy tutaj w szafce, czy coś tam jest. Frank stash. Aha, no tak. Pod samym nosem policji. A może tym nożem? Czekajcie, właśnie. Nóż weźmiemy. Wziąć nóż. This is almost as good as a set of keys. No spróbujmy tam podważyć w tej chwili. Nóż. My blade will open any portal. Moje ostrze otworzy wszystko. No dawaj, dawaj, dawaj. I co my tu mamy? O, jakaś teczka jest. Zobaczcie. Coś chyba ciekawego. Weź tę teczkę. Oh man. Rachel and Frank's dog. No Rachel i pies Franka. Następna. Nie wiem, czy powinno się wzruszać, czy denerwować. Przeczytajmy, co tu jest napisane. Frankie B. Mam nadzieję, że przeczytasz to z samego rana. Przepraszam za wczorajszy wieczór. Zachowałam się jak ostatnia suka i wyżyłam na tobie i biednym Pompidou. Sporo się dzieje w moim życiu i czasem mam wrażenie, że nigdy nie uda mi się uciec z Arcadia Bay. Dobrze, że mam ciebie. Jesteś jednym z najlepszych darów od losu i uśmiecham się na każdą myśl o nas. Wyjedźmy stąd na zawsze. Kocham cię. R.A. Rachel Amber. Następna. I'm glad Rachel got to drive this beast. She looks genuinely happy. Rachel really did hang out with Frank. No ale on tutaj, zobaczcie, nie wygląda wcale jakoś tak strasznie, nie? To zdjęcie, no... No nie wiem. I'm learning more about Rachel than I want to know. No proszę, proszę. Trouble in paradise. Kłopoty w raju. Czytaj. Frank, to co zrobiłeś zeszłej nocy było niemiłe. Nie zrzucaj winy na dragi. Wystraszyłeś mnie i myślałem, że nigdy się nie uspokoisz. Pierwszy raz widziałam, żebyś tak się zachowywał. A kolejnego razu nie będzie. Jestem lwem, a lwy nie oglądają się za siebie. Zależy mi na nas,
więc może pora na małe zmiany. R.A. No dobra, przeczytaliśmy wszystko. Mamy ten, czy możemy to zamknąć? Chyba nie możemy, może coś tutaj jeszcze spójrzmy. Co tutaj jest? That's almost cute to see Frank. Frank pozujący z psem jest niemal uroczy. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze coś na łóżku leży. Is Frank going to deal online now? Dealować online. Poradnik biznesu internetowego dla zielonych. Czy coś jeszcze tu? To jest palnik? Do czego ten palnik? That's a pretty extreme. Wypasiona zapalniczka. Tutaj jeszcze coś. Are these for Frank or is he selling them? Jakieś prochy. Spójrz. Too bad I don't have my Frank Bowers decoder ring. No dobra, czyli tutaj mamy już wszystko sprawdzone. Rozmawiajmy z Chloe na temat tego, co znaleźliśmy. Znalazłem. Dobra, mamy. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? Because she knew how you would react. And she wasn't much of a friend, huh? Just another person who shits all over me. Why does everybody in my life let me down? My dad gets killed, you bail on me for years, my mother gloms on a stepfucker, now Rachel betrays me. Chloe, Rachel is missing. Nobody betrayed you. Bullshit! Who hasn't? Fuck everybody! No, strasznie Chloe. Się zdenerwowała, Chloe. Nieźle wyjechała z tego parkingu. A on sobie dalej spokojnie je. Chloe, you can't keep blaming me and everybody for everything wrong in your life. It's so not fair. I gotta blame somebody, otherwise it's all my fault. Fuck that. No, może właśnie, czas, żeby dorosła. And I'm not trying to be mean, but you're not the only one in Arcadia Bay with problems. Dokładnie. Kate Marsh killed herself, you know? Yes, Kate Marsh killed herself. She's dead. Such sad, okay? That doesn't make me feel better about my fucked up life, get it? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? You blame William? Really? Yes, I do. Damn right. He chose to go out that door and leave me forever. Chloe, your dad didn't choose to leave you. I know that, Max. My mom actually blames herself. Just because she wanted a ride home from work. Sometimes, even I blame her. No, you don't. Yes, Max, I do. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? And he never does? No, of course not. But I was with you that day. It was just a terrible accident. I wish that made me feel better. But ever since he died, my life has been dipped in shit. I can tell. But look at everything that's happened the past week. Your life has changed mine, and that's not shit. I'd really love to believe that. I'd like to believe in something after what's happened. Chloe, I can't do this out on my own. I need you with me, and Rachel needs you. No trochę tak Chloe moim zdaniem przesadza. Uważam, że obwiniać ojca za to, że miał wypadek, zginął. Obwiniać matkę, że pojechał po nią i dlatego zginął. Wypadki chodzą po ludziach, ale trzeba sobie jakoś dawać z tym radę wszystkim. A ona chyba nie za bardzo potrafi. Wszyscy są winni, tylko nie ona. Ona jest tutaj bez winy.
a ja uważam, że jest troszeczkę inaczej, że sami sobie jakoś ten los układamy i możemy podejmować zarówno dobre, jak i złe decyzje, a za te złe, no, ponosimy nieraz konsekwencje, nieraz. Powinniśmy to wziąć na klatę, przysłowiowo. No, Rachel wróciła do swojego pokoju w internacie. Oh my god! What is happening now? Co się dzieje teraz? To nie ma co? O co tu chodzi? Zdjęcie jakby ożywało? No co tu biega? No zobaczcie. Użyj klawisze AD oraz L, prawy przycisk myszy lewy, póki nie znajdziesz odpowiedniego punktu. Nie rozumiem, o jaki punkt tu chodzi. Czekaj, że coś było. Nie podrobiłem jakoś tak. Someday dad will get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Max, tell him. Whoa, hey. You look totally pale. Are you okay? Yeah. I just... Yeah, I'm fine. Okay, Chloe. Give me the thumbs up or thumbs down. Well, I might just allow this one into the family album. You're the boss. What? Is this? But not the cook. William is here. Hint, Daddy. Yes, and we can't. Chloe is just a kid. And serve us slackers. Am I that far back in time? You mean pancakes? No teraz ja jestem też ogólnie bardzo zaskoczony. I'm 18 years old inside my 13-year-old self. If you want to eat. How? We. I volunteer to break the eggs. Do you remember how many eggs? Pamiętasz ile jajek? That's true. Aparat. So how many eggs? Don't you dare question the chef. Right, like you're the real cook here. I love William like he was in my own family. No właśnie, też to chciałem powiedzieć, że skoro się już tak cofnęłam tutaj, cofnąłem, to... Now I get to take a picture. Strike a pose. Make me a star. Just make me look young. To nie pozwolę mu umrzeć. To miało, nie wiem, mieć jakie konsekwencje, ale nie pozwolę. Do tego czytania, ale może jednak zostawmy to i zobaczmy, co tu dalej będziemy mogli zrobić. Rozejrzeć się. Notka, spójrz. Joyce loves William so much. Czytaj. Ty się myślisz swojego awansu. Przez tydzień będziesz miał gofry w z dwóch wielorybów zostawał do domu. Twoja kochająca żonka. Jakiś tam czekajcie, bo... Jest telefon, właśnie gdzieś dzwoni. Ej, halo, nie ruszaj! Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course, I'll dobra. Wiem, co now trzeba zrobić. Excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. I have to stop William from taking his car today. I could call Joyce at the Two Whales Diner and warn her, if I had the number. Widzisz. Sorry, wrong number. Max, come on, you know better. Nie zdążyłem. Hello? Przecofnąć, cofnąć, 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 cofnąć. Jeszcze czas cofnąć. Musimy uratować.
Nie, no dobra, to trzeba pominąć. Teraz szybko, 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 szybko. Do telefonu. Zeszyt, patrz. Tyczka, telefon, odłącz. Kurde, spóźniłem się. Dobra, wystarczy. Szybko, odłącz. Boom. Disconnected. Super. Pójdźmy na zeszyt. Yes, here's the two whales number. Now I can warn Joyce. Dwa wieloryby. Tomas, wróć. Wróć. O nie, a teraz komórka dzwoni. Hey, honey. I have no idea why the home phone didn't ring just now. I'm just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the two whales. What? Oh, I didn't know you had... Też nie tędy droga, no komórka, no. Now I'll have an excuse to get a... I know I've seen those pictures before. Be there shortly. Love you. Dobra, czekajcie, wiecie co, podłączymy to. I co ja mam zrobić się? Nie! Zadzwoń do restauracji. Szybko, szybko, szybko! Joyce! Hello. Hi, could I please talk to Joyce Bryce? Oh, she left? Damn. Are you sure? Okay, sorry. Thanks. No i co dalej? Cały czas jest problem. Sorry. No dobra. Też nie tędy droga, no. Ty nie możesz wyjść z tego domu. Ja zrobię wszystko, że nie wyjdziesz. Uratuję cię. Zeszyt, spójrz. Yes. Here's the two whales number. Czytaj. No dobra, no to tylko mogę tyle. No ale jak zadzwonię jeszcze raz. What the fuck, no? Gdzie cofnijmy ten czas dalej? Może nie wyjdzie jednak. Dobra, tyle wystarczy. Ale czekamy na mnie. Ach, dobra. Zadzwoń do restauracji. Szybko! Nie ma jej. No to niezłe jaja. Co ja mam tu zrobić? Może ja odbiorę. Halo! Kurde, on pojedzie. Nie, musimy iść do garażu. Ten, nie mogę dalej pójść. Tutaj. No i co ja mogę zrobić? Portret rodzinny. Wróć. Ja chcę do garażu się tam dostać. Muszę mu coś... Nie, no muszę z nim pogadać w jakiś sposób. Bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Magazyn. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Czekajcie, poczekajmy, gdzie on te klucze ma, bo może te klucze mu wystarczy zabrać, żeby on nie pojechał. Aha. Oh yeah, I miss movie nights here. Cookies and popcorn. Now lock up after I leave. Dobra, cofamy. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad! Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Cofnij czas! Dobra, wystarczy. Score. Dobra, mam. Super. Hello. Hey, honey. Just making a fat. Ukryj kluczyki w kwiecie. We're all going to work at the two whales. Dobra. I know they never took that big vacation. O to chodziło. Dla mnie najważniejszy teraz moment jest, żeby on nie pojechał. Now I'll have an excuse to get a mocha.
Love you. No dobra, zobaczmy, jak to się... Excuse me, ladies, I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar! You mean your college? What a mess we made. I remember those cool drawings I did with Chloe. No? Shit, where are those keys? Another dollar for the swear jar! Ta zbiera dolary do słoika. No szlak by to. I knew this thing would come in handy. How did my keys get in here? No nie, no nie możesz. And no Chloe and Max wine tape. Ale będę ten czas cofał maksymalnie tak długo, jak tylko mogę. Well, Chloe and Max, we're all going to work at the Two Whales. What? Nie chcę ukryć kluczyków, nie. Gdzie ja mogę ją ukryć? Be there shortly. Love you. Excuse me, ladies, I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund. Keys, please. Gdzie ja mam je schować? Shit, where are those keys? Another dollar for the swear jar! O, może tutaj nie będzie krzywy. Chyba się udało. Tak. No, nie odezwiecie się. Nie odezwiecie się z wody. Nie ma takiej możliwości. Forgot all about you, little buddy. Release the keys! Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries and it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. No. Max, that you was looking nam. So fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. I to mnie teraz bardzo ci... Jest, super. Udało się. Powiem wam szczerze, że jestem bardzo zaskoczony, że mogłem się aż tak daleko cofnąć, żeby zrobić coś dobrego, ale dla tej... dla naszej przyjaciółki, dla Chloe to... Tylko czy to nie będzie miało jakichś innych konsekwencji? To mnie teraz bardzo zastanawia. Ale... O tym... Już chyba w kolejnym odcinku. Hello, are you even listening, Maxine? All my friends in LA told me that Oregon was. Max. Co się dzieje? Never, Maxine. I know. Sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? Do you want to go hit the girls' potty and smoke a peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like, whatever, bitch. Co jest grane? Warren, he hooked up with Stella? O co tu chodzi? Oh no, this is totally fucked up. What else have I changed? Chloe. Gdzie jest Chloe?
David, kierowcą autobusu. Kolejna zmiana. Już nie jest ochroniarzem? Gdzie ten autobus nas wiezie? Nieważne, nieważne co się stało, jakie są konsekwencje tego mojego wyboru, ale no uratowałem łam. Ojca Chloe. Nie było wypadku. Mam nadzieję, że Chloe jest bardzo szczęśliwa. I że wszystko wróci tutaj do normy. Ale o tym co dalej. Jakie były konsekwencje mojego wyboru i moich cofań czasu? Dowiemy się już w kolejnym odcinku, więc dzięki z wam mówi serdeczne yo. Lajkujcie naszego fejsa, subskrybujcie kanał Dżingisa i Synka. Niech się coraz więcej osób dowie o tym, że można właśnie w ten sposób również spędzać czas, bo gry łączą nawet pokolenia. To tyle na chwilę obecną ode mnie. Jeszcze raz serdeczne yo i słodziutkie pa pa. A jednak postanowiłem, że troszeczkę się jeszcze cofniemy. Ja gram, tak jak mówiłem, po raz pierwszy tą grę i nie wiem, kiedy się te epizody kończą, a okazało się, że zaraz jest koniec epizodu trzeciego. Więc pozwoliłem sobie to delikatnie cofnąć, żebyśmy teraz wspólnie razem obejrzeli tę scenę alternatywnego kampusu, bo kończy się ten epizod naprawdę niesamowicie. Więc oglądajmy. Warren kręci ze Stellą. Oh no, this is totally fucked up. What else have I changed? Chloe. Znowu podjeżdża autokar. David za kierownicą i jedziemy. Jedziemy tym autokarem. Autobusem szkolnym. Już teraz wiem, że jadę w kierunku Chloe, w kierunku jej domu. Ale to, co nas, mnie w sumie w tej grze tam spotkało, no powiem wam szczerze, że nie był to przyjemny widok i na pewno nie spodziewałem się, że to, co zrobiłem w domu Chloe, ratując jej ojca, będzie miało takie konsekwencje. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą jakie, nie będę zdradzał tej tajemnicy, za chwileczkę sami to zobaczycie. Powiem tylko tyle, że naprawdę na taki widok nie byłem gotowy. W ogóle coś tu się dzieje. Wieloryb na plaży. Jeden. I w dalszym ciągu coś niepokojącego się czai. W dalszym ciągu nie wszystko udało mi się tym cofaniem czasu chyba naprawić. Na pewno nie wszystko. Biegniemy do domu Chloe. Po tym obrazie, tak wam powiem szczerze, no ja tak jakbym uczestniczył w tej grze, no delikatna, no nawet nie delikatna, ale po prostu dopadła mi trauma, tak okno pokoju Chloe. Idziemy powoli do domu. No czuję jakąś obawę, ja zresztą też czułem, że coś tu może być jednak nie tak, że to cofnięcie czasu nie będzie takie. Nie będzie miał samych pozytywnych skutków i nie będzie szczęśliwy do końca. Max Caulfield. Taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I
never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Chloe! You have a visitor! Ona przeżyła szok, ja również. Przecież widać w jej oczach, że jest szczęśliwa, że mnie zobaczyła. Natomiast ja nie jestem do końca szczęśliwy z tego, w jaki sposób kończy się ten trzeci epizod. I jakie mają konsekwencje moje cofanie czasu. Teraz wam mogę powiedzieć serdeczne jo, pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze, rozmawiajmy w ten sposób. To tyle ode mnie. Na razie. Hej.